i wariaty, z tej strony Rojadek i to jest 21 odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. No, idziemy sobie do Barona opowiedzieć o Annie, jej chyba żonie, tak mi się wydaje, bo w poprzednim odcinku byliśmy u Wiedź i tam się dowiedzieliśmy, że jest tam Anna, żona Barona, tak? I tam będzie, opowiem Baronowi, co to spotkaliśmy, tak? Chyba tak będzie, tak? Trzymaj się, mógł sobie ulepszyć zbroję, albo zagrał sobie z Baronem w Quinta. Mam mało hajstu, więc mogę zagrać, a z kimś innym. Możesz, a ty nic nie ma tu powiedzenia, może zagramy sobie z nim Quinta. Czym mogę służyć? Co powiedz na partyjkę Quinta? Dobra, 5 wystarczy. Mam partyjkę Quinta, tego mi trzeba. Okej. Czy jest silny czy słaby Quinta? Dobra, spoczynam grę. Jakie mam talie? To mi potrzebne jest. To znowu to samo. O, jest lepsze, dobrze. Dobra, chyba wygram w tą Quinta. Mam dobre akcesoria. Jak on 300, to jest sobie najsłabszego łucznika. Co on postawi? 4. To ja stawiam 5 tutaj. I teraz wygrywam, tak? 5 stawił. Czy dałoby się osłabić go? Na tej linii. Co daje ta karta? Siła wszystkich pionników obniżona o wartość 1, tak? A to? Siła wszystkich pionników... Walczący w zwarciu? Nie, ten raczej nie. A to? To sobie ustawię. Bo nie mam żadnych tego... On chyba to wartykę wygra. No, wygra definitywnie. Jeszcze to ustawię. O, jeden zmniejszony. Damage. Co on właściwie zrobił? Dobra, teraz łucznika by się przydało wystawić. Dobrego. Jeśli ja wystawię, to będę miał równo 9, tak? On może nie mieć kart teraz. To jest łucznik. To sobie wystawię łucznika w tym właśnie rzędzie. On spasuje? Nie spasuje, ale wystawił tego, dobra. I mamy problem. Maszyny obrażeń raczej nie pójdą w grze. Ja teraz spasuję. Pas. Jak już przegrałem tą kierkę. On czy wystawi? Czy pasuje? Dobra, pierwsza do wygrania, tak? Już nie będę wstawiał więcej, bo mam więcej kart. Aha, 6 wystawi, tak? Ja też wystawię 6, albo 6 wystawię. Co on postawi teraz? To jest 6. Ma tylko, teraz tylko jedną talię. To ja wystawiam... W sumie mogę... Źle zrobiłem. Mogę teraz przegrać, trzeci mi spasował. Mogę odnieść kartę teraz? Ja wystawię 5. Hmm.
Boś przegrałem. Więc się poddam. Straty, będzie wygrał tę rundę. Ja przegrywam, tak? Ale dobra. Ja przegrałem, ale straciłem bardzo mało, więc nic nie stało. Ulepszymy sobie tylko zbroję. I ulepszymy sobie mieczyk. Dobra, nasz szony. Przydałoby się jeszcze ten. Zbroję przydałoby się zrobić. Przynajmniej ulepszyć albo kupić nową zbroję przydałoby się. W sumie to mogę to zrobić, tą zbroję nową. Biegnij. Idziemy do barona. Zrobimy tę misję u barona. No. No słucham. Z czym przychodzisz? Nie będziemy grać z tą Wita, bo wiem, że i tak przegram. Powiem o żonie barona. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Bo jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wikt, opierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, okay. Miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Okej. Okay. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? Tak. I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. Tak właśnie myślę. I co, siada, opowiem mi to o tej Chilis, gdzie ona jest? Dobra, moja opinia nie ma znaczenia. To co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Nie interesuje mnie twoja historia. Nie interesuje mnie historia twojego życia. Jestem tu w konkretnej sprawie. Zapomniałeś? A powiesz mi chociaż skąd taneczka wzięła się na tych bagnach? Poziom 7 dostępny otrzymałeś, okej. Pakty wiedźmi. No właśnie. Się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę iść na bagna. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie czekałbym, ale ja jestem wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Mówię się z mążem. Się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. No, jeśli słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, co, że zaatakował was bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. O, katsenka. Dobra. Chyba będziemy z tego teraz Ciris. Znowu. I teraz się ładuje. Mam nadzieję, że nie będzie tych problemów z dźwiękiem. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz.
przeżyjesz! No to pokażmy temu gnomowi. Dobra, łuk, mogę... Ale jest lepsze w mieczyku, co? Ale nie mam żadnych łuka niczego. On przeżyje na pewno. Dobra. Ona też przeżyje, więc nie muszę się martwić, że... Nie muszę się martwić, że ona zginie. Dobra, jest. Co? I... co? Co? Pochwał ją? No to teraz się zacznie coś ciekawego. Niech to szlak. Nie mogę go tak zostawić. No tak, nie możesz go tak zostawić. Czemu to jest blokada? Gdzie mam iść właściwie? A tutaj mam iść, tak? Skacz. Nie, ja mu to nic na pewno nie będzie. Dobra, i co? Pan, możemy to pomierzyć, ale nie będziemy. Jest na tej górze chyba. Spadł. Jak ona się tam dostała, to ja nie wiem. O, będzie... decyduje cios. O. I teraz gdzie jest Ciris, się pytam. Uratował idą. Uratował jego. Znaczy się. Ale taki zdziwiony. I co będzie dalej? No chyba przechodzimy do normalnego świata. I tam będzie koniec opowieści. A nie. I tak, gdzie my jesteśmy teraz? Okej. Dobra. I teraz gdzie ona się wybiera? Masz wszystko? Tak, dzięki. No. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Przez to muszę uciekać. Mam nadzieję. Przysporzyło mi to trochę problemów. To znaczy? Muszę uciekać. Ścigają mnie upiory. Dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. A czemu go ją ścigają? Dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty... co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Do Nowigradu teraz pojedzie? Chyba ja byłem w Nowigradzie. Albo nie wiem, nie wiem czy byłem. Ale chyba kość zaliczony jest. Teraz chyba do maszynka.
Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Dobra, jeden na zgradę. Że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... Co gdybyś? No wydłuż to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na Bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Dobra, przekonałeś mnie. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, no pewnie. Rzeczy samej, zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Dobra. To będzie to ciekawe. A co tu jest? Tu jestem. Znowu uciekł. Co to jest? O, przepraszam, już nas nie ma. Gdzie swojego? Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Nie wygląda potwora. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Co? Opowiedz, jak to było? Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydak trafił do broni. O to koniec pieśni. Aha. To teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek. A z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Dobra. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. To nie moja córka poza tym. To jest... Że będziesz dla niej dobrym ojcem. To nie moja córka chyba. A jadę do tego, do tej wiedźmy, tak? Teraz? A ten dziwoląg to co to... Kto to jest? To jest człowiek czy... W końcu człowiek czy bestia? Bo ja nie wiem. Niby medalion jest ten nalezony, ale... Wygląda jak człowiek, nie? Punkt doświadczenia. Gdzie mam iść teraz? Mapa. Czemu tam jest biurka? Aha. A tu nie mogę się tepnąć, tak? Dobra. Idę sobie jeszcze... W sumie to jeszcze ulepszę zbroję. Mogę sobie jeszcze... Przydałaby się zapłata jakaś solidna. Za to wszystko. Dobra. To... Czego ty szukasz? I sobie też... To sobie też...
Czym mogę służyć? Pomiń. Potrzebuję zbroi. Dobra. A jaka to zbroja, to ręczny punch, co nie? Kira albo... No okej, okay, potwierdź. Surowcy nie mam. A to jest dużo większy pancerz. Płatny. A ile za tą zbroję chcę? To jest dość tania zbroja. Ale w sumie lepsza niż moja. On chce za drogo za tą zbroję. Ja bym jeszcze naprawił coś. O kuźcze. Ubranko bym sobie naprawił. Dobra, to już nie będę naprawiał, bo widzę, że mam mało hajsu. Bywaj. Bywaj. Dobra. Dlatego ja tego chyba nie mogę wsiąść. W sumie jeszcze mogę się tepnąć gdzieś. Tak, żeby było bliżej. Tak się dodało kamerkę, tak się dodało kamerkę. Oj, daleka droga mnie czeka. W sumie najbliżej to jest to. Tylko ja muszę jeszcze się pójść po konia. Chodź tu. Zbroja mi się pytała coś zrobić. Chyba, że jest lepszy ten płatnerz. Tam w mieście będzie może lepszy płatnerz. Naprzód. Jest surowce, przydałoby się zrobić. Dobra, idziemy tutaj. Biegnij. A, źle polazłem, tak? Dalej. Oj. Dobra. Pójdziemy sobie do tego teleportu, tak myślę. Tylko ja muszę wsiąść konia, tak? Dobra, teraz mogę... No, no. Teraz nie mogę trafić. Dobra, już mogę trafić. Dobra, jak ten teleport jest tutaj, to pojedziemy sobie tutaj. Szybka podróż. Dobrze jest. Teraz jak będzie sowita zapłata, no przynajmniej mi tyś by się przydało, bo jeszcze muszę lepszy zbroić, co? Burza, psia krew. A. Konik. Gdzie tam polazłeś? Czemu tam pola... Hop, szkakujemy na konika i idziemy. Drogą po prostu. Albo możemy na skróty pójść. Zwolnij, płotka. Teraz konik leci drogą, tak? Szybciej. Czemu konik tutaj nie leci drogą? Czekaj, zobaczymy gdzie mam iść. W sumie tam by było lepiej pójść. To jest haszcze. Dobra, tu jakaś biatyka mnie czeka. Idziemy drogą, tak? Teraz. Nie, tam drogą! Tą drugą! Ja właśnie... dobra, myślałem, że coś pominąłem. Rozkręcamy tutaj. Idziemy prosto. Jak znam życie, zapewne ktoś mi napadnie.
A tu są te. Dobra, idziemy tutaj. Ominiemy to. Myślę, że to było to. Dobra. Ja właśnie ugrzęzłem? Nie. Dobra, tutaj jakieś walka to się toczy, ale już tam nie pójdziemy. Ja bardziej ich będę unikał. Unikam tej walki. Wiecie, to jest najgorsze, bo czasami się blokuje konik. Nie chcę w ogóle przejść do... No. Co oni mnie chcą bić? Czy mnie ścigają właśnie za coś? Za coś? Dobra. Wolnij, chłop. Dobra, wysiadam z konia. Bo coś mi się wydaje, że tam już nie pójdę. Bo... Szkoda, swoją drogą szkoda. A tu jest przejście takie. Czy nie przejście? O, tych nie będę atakował raczej. Płotko chodzi tutaj. A że ty nie będzie. Płotka idzie. Chyba już mnie atakują, nie atak. Okej. Cześć. Dobra, ja już wolę uciekać. Ja już wolę uciekać. Gdzie jest ta płotka cholerna? Dobra, hop, 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 hop. Hop, hop. Czemu ta płotka... O Jezu, ten potwór jeszcze. Hop, 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 i ubity. Przydałoby się zebrać z niego. Płotka, chodź tutaj. No i taka jest płotka, tak? Że ucieka od razu. Dobra, idziemy ścieżką. I tu jest ten miejsce, tu jest bardziej... Tu można się skierować. To są te pola, tak? Bardziej tutaj można się skierować. Mi się wydaje. Nie w tą stronę jadę. Czy w... Nie, dobra, jechałem. Czemu... Czemu mi płotka... Czemu mi ma pokazała, że nie w tą stronę jadę? Jest tu jakiś płatnerz? Płotka, nie tak szybko. Płotka, chodź tutaj. Szybko, szybko. Jest płotka. Przydałby się jakiś płatnerz. A mapa jest odblokowana, a ta... Szybko, bo jest odblokowana, odblokowana jest. Dobrze. Czekajcie, koniki mogą wjechać do... Okej, nie mogę konikiem. Uważaj, Ogniesie. Tu Nowigrad, nie twoja biocha. Ech, nie chcę mnie się żyć. Kto się jest? Ludzi uczciwych, dąby śni nieczystych prowokujesz? Dobra, jakaś tu misja jest. Tak, zatruć pewnie. Weź tu jakiś kupiec.
Ja jestem ciekawy, czekaj. To jest, zobaczę coś. To jest kuźnie, tak? Ja mam pewnie tutaj kuźni. Nie, nie chciałem tego zrobić. Robić. O Jezu! Mama chyba dojść waszego... Pomiń. To nie moja sprawa. To nie moja sprawa. Pomiń. Dobra, nie będę już tego... Idziemy tam. Kuźnia. Zamknięte, tak? Czyli tu jest na będzie otwarte. O, tu z drugiej strony otwarte jest. I to jest ten kupiec, tak? Czyli z nim mogę zagrać winta? Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech co? Mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. O, jestem fachowiec. Jestem Eparhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivi. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobra, szukam dobrego miecznika. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, nie. Ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Okej, to będzie misja jakaś kolejna. To... A zbroje ma? Sporo tych mieczy i to nie byle jaki. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Mhm. Jakieś wiedźmiński miecz jest? Dobra, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Dawałeś się dogadać? Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mogę załatwić dostawy? Ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera Van Horna. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia.
Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Zgadzam się. Spotkanie. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu, w dokach. Okej. Ciekawe, jakie mam misje, zadania. To są zadania poboczne raczej. Misje, prawda. Umysł partnerstwa. Umysł partnerstwa i to. Co tam? I tu jest ogólny poziom, jest tutaj, tak? Dobra, a tutaj co to jest? Pełna kolekcja kart, dobrze. Pokój Siris. Spokój jest baron we wsi Stygon. A tutaj jest kierunek Sloga, to jest misja Sledziris, dobra. Pokój Siris, spotkaj się i do kuchni jest pełna kolekcja kart. Dobra, to chyba wypełnia tę misję, bo on mi zapłaci słono. Ja po co ja tam poszłem? Chyba poszłem, żeby się gdzieś przepłynąć. Ale tu mam się spotkać, a to jakiś znak. Co to oznacza to? A czemu ten znacznik gracza jest ustawiony? Znacznik gracza jest ustawiony, tak? Ja bym to chciał usunąć, to jak to usunąć? To jest mój znacznik. Okay. Dobra. I mam tu się spotkać z Siris, tak? Mogę użyć szybkiego teleportu, to jest dosyć fajne. Przydałoby się jeszcze lepsza zbroja i lepszy mieczyk, więc chyba w poprzednich następnych odcinkach postaram się zrobić lepszy mieczyk, tylko w następnym odcinku zrobię tę bitwę z Wiedźmami chyba. Odbijanie Siris. Odbijanie Stygana. Wisi Stygana. Dobra, ja się z wami teraz pożegnam. Żegnam was, Rojadek. Trzymajcie się. I cześć. Do następnego odcinka. Pa!